Inicjatywa jest bardzo ciekawa. Dotyczy zmapowania naszego całego terenu pod kątem zagrożeń, jakie mogą występować, ale zagrożeń nie tylko policyjnych. To jest właśnie ta nowość. My oczywiście jako policjanci doskonale znamy strukturę przestępczości, strukturę zagrożeń przestępstwami i wykroczeniami, natomiast na to chcemy nałożyć wszystkie występujące zagrożenia dostrzegane przez inne podmioty, poprzez podmioty zewnętrzne, przez mieszkańców, przez instytucje. Oczywiście inne wrażenia dotyczące bezpieczeństwa będą mieli działkowcy, inne leśnicy, inne spółdzielcy. To chcemy nałożyć, z tego chcemy korzystać dla potrzeb naszej późniejszej służby, ale ideą taką ważną tego projektu jest to, by później wszystkie podmioty mogły korzystać z tej mapy zagrożeń tworzonej przez policję. Czyli na przykład przy rewitalizacji terenów zagrożonych, przy budowie systemów bezpieczeństwa, przy korzystaniu z pieniędzy unijnych. Można korzystać wtedy z naszej wiedzy, z naszego doświadczenia i z tego, co zbierzemy. Sądzimy, że dzięki temu będziemy mogli skutecznie dyslokować nasze służby. To jest jakby jedna rzecz. Skutecznie będziemy mogli współpracować z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, ale w każdym zakresie, bo bezpieczeństwo rozumiane bardzo szeroko, nie tylko bezpieczeństwo rozumiane jako zapewnienie nam poczucia bezpieczeństwa przed zagrożeniami kryminalnymi czy wykroczeniami, ale także w zarządzaniu kryzysowym, przy okazji zabezpieczania imprez masowych, festynów, meczów piłki nożnej, przejazdu kibiców na przykład kolejami i tak dalej, i tak dalej. Z tego będziemy wszyscy korzystać. Kiedy taka mapa może powstać? Ona będzie już powstawała. Ona oczywiście na początku będzie w głównej mierze opierała się o nasze doświadczenia czysto policyjne, nasze bazy danych, ale będzie uzupełniana systematycznie, mam nadzieję, przez podmioty współpracujące z nami, przez mieszkańców i tak jak powiedziałem, przez wszystkie możliwe instytucje, które będą zechcą z nami współpracować. My generalnie mamy szczęście takie, że tutaj w ramach Kotliny Jeleniogórskiej współpracujemy ze wszystkimi służbami, inspekcjami i strażami w ramach Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa. W to są także zaangażowane urzędy miejskie, gminne, więc tutaj ta współpraca instytucjonalna jest doskonała. Wszystkie służby mundurowe są aż trudno wymienić, bo jest kilkanaście służb, jak Państwo widzicie. Natomiast do tych tradycyjnych naszych koalicjantów chcemy zaprosić jeszcze, no właśnie, przedstawicieli spółdzielców, przedstawicieli zarządców nieruchomości, mieszkańców bezpośrednio także, stowarzyszenia i inne instytucje. Dzisiaj chcemy pokazać jego ideę, mamy przygotowaną prezentację. Chcemy zaszczepić ludzi, chcemy zaszczepić także media przede wszystkim, bo tu bardzo też liczymy na to, że media nas wesprą. To jest dzisiaj tylko hasłowe, tak jakby wywołanie tematu. Oczywiście już będą dzisiaj praktyczne elementy z tego, ponieważ zbierzemy informacje od służb, inspekcji i straży. Natomiast w przyszłości tak, z tym programem będziemy schodzić do każdej gminy, do każdego komisariatu. Mam nadzieję, że także na poziom gmin i na poziom nawet sołectw. Dlatego, że tam są te informacje, które są nam potrzebne. Choćby o kładach, choćby o kłusownikach i innych elementach. To wszystko wpływa na poczucie bezpieczeństwa. To nie zawsze jest tak, że nie każdego mieszkańca Jeleniej Góry interesuje to, że w Janowicach czy gdzie indziej jeżdżą kłady. Nie każdego interesuje kłusownictwo, ale w tym miejscu, w tym segmencie tych ludzi to bardzo interesuje i tam chcemy dotrzeć. Tak, będą dokładne, będą dostępne i będą coraz bardziej dokładne, bo będą nasycane tymi informacjami spływającymi od mieszkańców. A tak jak powiedziałem, idea jest taka, to nie jest mapa dla policji. A inaczej, nie tylko dla policji, a przede wszystkim dla właśnie innych podmiotów, które mogą się włączyć w działania na rzecz bezpieczeństwa. Bo choćby programy rewitalizacji miast, gmin i tak dalej powinny uwzględniać te sugestie, gdzie są obszary zagrożone, gdzie są niedoświetlone, gdzie można zainwestować w kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, niekoniecznie wysyłając wszędzie policjanta, bo takiej możliwości nie ma przecież. W naszym przypadku to może być dewastacja obszarów leśnych, dewastacja dokonywana na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, kłady, rozjeżdżanie infrastruktury wodnej, czyli mówię na przykład o wałach przeciwpowodziowych, o niszczeniu infrastruktury drogowej poprzez kradzieże studzienek i innych elementów metalowych, z którymi się często stykamy. To mogą być zagrożenia wynikające z napływu ruchu, z napływu turystów w danym okresie, bo to także są zagrożenia okresowe, w zimie inne, w lecie inne. Mecze mogą się odbywać na różnych obiektach, to także trzeba ująć, bo tam po meczach czy przed meczami też jest istotne zakłócenie, może nastąpić istotne zakłócenie porządku publicznego. Także po prostu moglibyśmy tych obszarów wymienić naprawdę kilkadziesiąt.